Właśnie przed chwilą zakończył się uroczysty koncert jubileuszowy zespołu operetkowego Belcanto. Nie mogę nie zapytać, ponieważ akurat ty osobiście występujesz gościnnie już od 4 miesięcy w danym zespole, a nuż może zostaniesz za jakiś czas stałym członkiem danego zespołu. Powiedz, jak oceniasz współpracę pomiędzy kierownikiem artystycznym Olgą Romaszko-Niewiadomską a tobą? Czy dobrze wam się współpracuje się, czy pani Olga jest osobą wymagającą, jeżeli chodzi o przygotowanie do każdego kolejnego koncertu? Każdego koncertu osobowo wymagającą, oczywiście bardzo fajna, bardzo talentowita, bardzo, bardzo artystyczna, aktywna pani Olga Romianko-Niewiadomska. Tomu, co ja bardzo zadowolona, co to zespół mają domu. Śpiewam. Który ty już raz miałaś okazję wystąpić wraz z zespołem Belcanto, bo już nie pamiętam, czwarty czy piąty nawet teraz? Trzeci raz. A powiedz, czym jest dla ciebie muzyka, śpiew? Co wyrażasz poprzez właśnie ten twój śpiew, poprzez właśnie występowanie wraz z zespołem? Ja w muzyce już 24 lata. To tylko w operze śpiewam pierwszy raz. Tomu, co ja muzykantem jestem na mandolinie. Tak, już ja już nauczycielem w Ukrainie była, to nauczyła dzieciak, ale moje marzenie mam w operze śpiewać. I pani Olga Romianko-Niewiadomska. Czy pani Olga namówiła, aby się wraz z zespołem występowała? Tak, bo trafiła tak samo dziwno, kiedy miała mam dziadka tutaj, Nikolaja Gasponiecka, i on tak samo bardzo zadowolony koncertami podeszł do pani Olgi Romianko-Niewiadomskiej, a jej jakoś potrzebowało soprano. I on mówił, co ja w zespole, w chórze śpiewam w kościele. Ja 7 miesięcy w kościele śpiewała tutaj. Bardzo fajne piosenki w kościele rodziny na Targówku. Fajne. A skąd przyjechałaś w ogóle? Z jakiej części Ukrainy? Miasto Krzywy Róg, miasto prezydenta. To tak, przyjechała tomu, co z dziecką, czwórka dziecka mam. I bardzo zadowolona zespołem. I bardzo wdzięczna i Olgi Romianko-Niewiadomskiej, co bardzo fajno nagra na rojale, bardzo i interaktywno, jak to tak po polsku, nie wiem. Inaczej mówiąc, jest interreakcja pomiędzy wami. A jeszcze powiedz, jak rozumiem, jeszcze będziesz przez jakiś czas występować gościnnie w zespole, zanim nie powrócisz chyba na Ukrainę. Na Ukrainie tylko powrócę wtedy, kiedy wojna skończy się. Tomu, co tam bardzo niebezpieczne, osobliwo tam, gdzie ja mieszkam. Obok Dniepra, to teraz tam jestem bardzo, strasznie, i Zaporożska AES to bardzo atomna, bardzo tam ma, elektrostancja, rozumiem. Elektrostancja, 6 reaktorów, w Czernobylu 2 reaktory, a w Zaporożu 6. To bardzo straszne tam już. W takim razie to spokojnie tutaj. W takim razie ponownie zobaczymy się 7 czerwca, więc życzę wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu i do zobaczenia ponownie na tej scenie w dniu 7 czerwca. Tak, oczywiście. Dziękuję i do zobaczenia.